Siemaneczko w 23 części Let's Play, oczywiście Watch Dogs. I dzisiaj bierzemy się za fabułę. Ostatnio dwa odcinki testowaliśmy swoje aplikacje. Nie grałem między odcinkami, nic tam nie rozwijałem. W ogóle nie grałem w Watch Dogs, więc w sumie ciśniemy. Lecimy, już mam stargetowany cel. Nawet bez zamawiania mamy tutaj naszą ulubioną furkę, więc bardzo mnie to cieszy. Zapowiada się wybornie miodny odcinek. Au! Epic fail na samym początku. Bardziej myślałem, że to się odsunie w drugą stronę i sobie tak fajnie wyskoczymy. Dobrze, że mamy dość twardą tą furę. Nie chcę już sprawdzać, czy tutaj otworzy się w dobrą stronę. Czemu skręciłem w tą stronę? Come on, co się ze mną dzieje? Przepraszam, proszę się nie wpychać na trzeciego. Dobra. Ciekawe, co tam ostatnio w fabule zrobiliśmy? A, tą miejscówkę sobie wyszykowaliśmy, nie? Taką niby nienamierzalną. Jestem ciekaw, co teraz tam będzie do zrobienia. Znaczy, z tą naszą siostrą, kurde, dalej jest bryndza. Dobra. Chodźmy zobaczyć, co tam się dzieje. Rossi Fremont. I had such big hopes for this place. All that did was bring the gangs together under one roof. Loyalty to your neighborhood just became loyalty to your housing block. What about everybody else? They got in line, or they got out. I'm gonna take a look around, try and figure out what they've been up to. Czy to nie jest takie nawiązanie do 13 dzielnicy? Chyba trochę jest. By the way, bardzo fajny film, polecam. Dobra, muszę się tam rozejrzeć, okej. No, ewidentnie nawiązanie do 13 dzielnicy. Nie chciałbym robić też przypału, bo pewnie chłopcy mają tam. Damien's IP points somewhere in there. These guys are running the place like a fortress. Never breaking alone. Okay. I'll tap into their network. And we can get a look inside. Dokładnie, musimy się rozejrzeć. Nie, spokojnie. Gdzie macie jakąś kamerę? O, tutaj jest, dobra. Znaczy, może trochę się odsuńmy, żebyśmy aż tak nie stali. Pod ich bramą. Dobra, czy macie tutaj... Aha, macie tam snajpera jakiegoś? Czy macie tutaj w środku jakieś kamery, czy musimy... No, musimy tam po prostu wejść. Numer, konto bankowe, spoko. Znaczy wejść, tu jest kurwa drut kolczasty i betonowe fundamenty. Nie pytajcie, co się wydarzyło, pieprzone granaty. Kurwa, to wcale nie jest takie hopsiup, bo ich tam jest od zawalenia, no. Jestem wkurzony, bo już byłem naprawdę, ładnie miałem wyczyszczoną miejscówkę. Stało ostatnia trójka z posiłków niestety dodatkowych. Wezwana, no i kurwa się skończyło. Rumakowanie. Zastanawiam się, czy od razu na grubo nie wejść, no bo próbowałem po cichu. Szczerze mówiąc, za wiele to mi z tego nie wyszło. Dobra. Nie będziemy się aż tak cackać z nimi. Dobra, i hakujemy to. I lecimy na grubo, bo już za dużo czasu tracimy. Na te zabawy z tymi gangusami z dzielnicy 13. Zmiana, ewidentnie nawiązanie do tego filmu, jak nic. Dobra, tam mamy dwóch. Znaczy, tam idzie jeden. Nie zdążę, kurwa. Nie chcę spudłować. Tu przypału bym narobił. Ale ten będzie chyba tutaj ładnie.
Co tam się kurwa stało? Zorientowali się, że ta... Dobra. Tak się zorientowali. To my spieprzamy tutaj na górę. Do pana snajpera. Yo, don't let your guard down. Oj, on jest tam na górze jeszcze, dobra. Mój błąd. Dobranoc. Pięknie. Poprosimy naszą snajperę. Dobra. Spokojnie, spokojnie, nie szalejcie, chłopaki. Nie szalejcie, nie szalejcie. Jeszcze jeden chyba powinien... A, jest, dobra, widzę go. Faktycznie. Gdzie wy jesteście? Pięknie. Dobra, to tutaj to może sobie wybuchnąć. Dobra, jednak nie, jednak się schowajmy. Auć, auć, auć. Nie wiem, czy strzelba to najlepszy pomysł. Kurwa, mać, kolejny granat. Bum. Przeżyłeś to? Dobra, to nie, to strzelba za daleko są frajerzy. A poczekamy tutaj chyba cierpliwie, aż w drzwiach się pojawią. Dobra, tam na górze może granat spaść. Kurwa, zobaczcie ilu ich jest. Nie ma tu innego wejścia, nie? Tylko przez te drzwi. Mam nadzieję, że tak jest. Come on, no wiem, że chcecie tutaj wejść od frontowymi drzwiami. Zapraszam. Zapraszam, panowie. Dobra. O nie, 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 kolego. Żadnych granatów. Kurwa. Jeszcze debil mnie postrzelił. Pieprzony. Nie, 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 nie zużywam jeszcze staminki. Nie, kurwa. Mała popierdółka. Zapraszam, chłopaki. Nieźle się skampiłem. Naszej kryjówce. Aucz. O nie. Czy oni wzywają policję? Kurwa, ktoś policję wzywa. Jezu, znowu prawie zginąłem. No trzech ich zostało. No come on, ruszcie się. O kurwa. Dobra, jeden jest już tutaj. Pięknie. O, i punkcik wpadł elegancko. Dobra, został jeden. O kur... Jezus. Kurwa, wystraszyłem. Dobra, ale chyba to było się bez posiłków, nie? Dobra, mniejsza, grunt, że jest czysto. Mam
Mam nadzieję, że tu policja nie wejdzie, ale to jest fabularna misja, to nie powinni. Dobra, mamy kolejną skrzyneczkę. Okej, dobra, idą następni. Z tamtej strony. Pięknie. Dobra, jeszcze ktoś? Dobra, to mamy chyba chwilę spokoju. To jednak były te posiłki. Dobra, zobaczmy co będzie, jak zbierzemy ten ostatni punkt. Chociaż to jest ich dzielnica, oni tu jeszcze mogą wyjść z każdej dziury. Brama otwarta, odblokuj wieżę. Kurwa, ta wieża jest tam. Dobra. Jednego mniej. Pięknie. Dwóch mniej. Ale to jeszcze nie koniec zabawy. Oj, nie, nie, nie. Zdecydowanie nie. No jestem tuż obok was, frajerzy. Dobra. Przeładujmy. No, zamieszanie na radiu, ale mam nadzieję mimo wszystko, że policja nie będzie chciała tu zrobić porządku. Chcemy to odblokować. A w jakim celu? A co my tutaj mamy? To w sumie nic nie ma. Nagranie. Dobra. O co chodzi z tym nagraniem? Dobra. Bierzemy to. I co, znowu się pojawią? Ucieknij albo zlikwiduj. Wolałbym uciec. Wolałbym uciec. Jeśli łaska. W sumie otwórz mi to. To nie ja. Wyjeżdża obcy samochód. Obcy. Pięknie. Nic się nie... Kurwa, jednak chyba się zorientowali, że to nie jest jeden z ich ludzi. Gdzie my chcemy uciec? W prawo. W prawo lecimy nad wodę i łódka, nie? Czekajcie. Jakąś przystań znaleźć. Wiesz to? Kurwa. Myślałem, że zginąłem tym wyskokiem. Wiesz, łódkę spieprzamy stąd. Na razie, frajerzy. Sprawdzona metoda, ale działa. Ale działa. Oj. Dobra, zaraz wam się trasa skończy i tyle będziecie mnie widzieć. No i dobrze im tak. Dobra, to co my się dowiedzieliśmy? No, że coś jest grane, nie bez powodu ta miejscówka jest taka zapuszczona, bo mają hajs, żeby ich wszystkich ogarnąć, a tego nie robią, nie?
Teraz zobaczymy, jakie Aiden będzie miał wnioski. Ucieczka udana, no to fantastycznie. Fantastycznie, teraz poprosimy o jakiś telefon. Thank you for all of this. You really came through. Hey, I can't resist a good adventure. So I guess we're done. No, I'm just getting started. I need to get in there, find some answers, and get my sister back. And once you get your answers, what then? Then I find out who did this, and I make sure they answer for it. Every single person involved in Lena's death. Ambitnie. You still there? Yeah. I'm here. Okay, I'll see you soon. To ona coś ma chyba. No nie wiem, mam wrażenie, że coś chyba ukrywa przed nami. Nie, bo takie zawiechy czasami dziwne łapie, jakby czegoś nam nie mówiła. Dobra. Myślę, że w tym odcinku będzie na tyle, może wyjść nieco krótszy, bo będę go montował. Gdzie mamy następną misję? Tutaj mamy, w naszej kryjówce zaczynamy. No dobra, spoko. Okej. Ile mamy punktów do rozdania w sumie? O, jakiś telefon kolejny. I 5 punktów do rozdania. Zwiększa szybkostrzelność pistoletu, zwiększa uszkodzenie pojazdów przy użyciu strzelby. To by było fajne, ale to trzeba dużo punktów. Znacznie wydłuża koncentrację. No, myślę, że w to sobie rozwiniemy. Często z niej ostatnio korzystamy. Tobias? How did you get this number? You're the vigilante. That's a dangerous accusation. Yeah, there's the vigilante. A to jest ten gościu, którego kiedyś ścigaliśmy. Found out the police are busy putting more guns on the streets. What are you talking about? I've been listening in. They're selling crates full of a man undercover. Wait, I've seen something like that. Can you track the source? Right, right. But you'll have to do the digging. Here's the deal, though. I want a nod in your manifesto. I don't have a manifesto. You will. Oj, stary świrus. W mieście porzucono pewną liczbę pustych skrzyni. Każda z tajemniczych skrzyń zawiera wytworzone narzędzia. W pobliżu znajduje się też dziennik audio. Wszystkie 9 skrzyń, aby odblokować specjalną misję i odkryć związane z nimi tajemnice. Całkowitą liczbę zebranych skrzyń może sprawdzić w menu postępów. Ciekawa opcja. Nowa minigierka. Czy mini questik nam się nowy pojawił, nie minigierka. Czy te skrzynie są oznaczone jakoś na mapce, czy będę na nie przypadkiem trafiał? Chyba będę na nie przypadkiem trafiał, niestety. No ale dobra, no jakoś tam sobie poradzimy z nimi. O, tu w ogóle mi jeszcze został kod QR1. Ciekawe. Dobra, ale na dzisiaj to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, także wpadajcie do opisu pod filmem, trzymajcie się i komentujcie, subskrybujcie i na razie.